Szczęść Boże, Julii Taprzyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Już jutro poznamy szczegóły nowego Polskiego Ładu. Projekt, który zakłada pobudzenie polskiej gospodarki, okazuje się jednocześnie programem politycznym Prawa i Sprawiedliwości. Partia liczy na odbudowę zaufania wyborców i zwycięstwo w kolejnych wyborach. Polski Nowy Ład będzie nie tylko nowym otwarciem w gospodarce, ale także w polityce, mówił wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości poseł Radosław Fogiel. Uważamy, że należy przedstawić Polakom projekt tego, co chcemy realizować przez najbliższe 2,5 roku, jasno powiedzieć, jakie są nasze zamierzenia. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego ma to być wielki program inwestycji w polskie zdrowie, rodziny, w demografię, infrastrukturę i gospodarkę. Polskie rodziny. Pracownicy, personel medyczny, rolnicy, my wszyscy. Cała Polska potrzebuje nowego impulsu, nowej nadziei. Już w sobotę, 15 maja. Polski Ład. W projekcie znalazły się pomysły zgłoszone przez Solidarną Polskę i Porozumienie. Poszerzyliśmy ten wstępny projekt o propozycje naszych koalicjantów. Realizacja Nowego Ładu wymaga ścisłej współpracy całej Zjednoczonej Prawicy. Według medialnych doniesień na wczorajszym posiedzeniu na Nowogrodzkiej kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości postawiło koalicjantom ultimatum. Albo przestaną stawiać nowe warunki, albo jesienią odbędą się przedterminowe wybory. Ja absolutnie takiego zagrożenia nie widzę, ale w polityce nie wolno być tchórzem. Mówił wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem konfliktu w Zjednoczonej Prawicy. Solidarna Polska nie poparła ratyfikacji niezbędnej do uruchomienia Funduszu Odbudowy. W wyborach prezydenckich w Rzeszowie wystawiła swojego kandydata. Z kolei wicepremier Jarosław Gowin zarzucał prezesowi PiS zerwanie umowy koalicyjnej i podważał jego decyzję. Takie położenie wszystkiego na jedną kartę i powiedzenie o tym, idziemy w wybory, dla Prawa i Sprawiedliwości może się skończyć najlepiej wśród tych partii, mówię, wchodzących w skład koalicji rządzącej. Mówi politolog Marcin Drewa. Prawo i Sprawiedliwość pozostaje liderem sondaży, ale wciąż ma zbyt małe poparcie, aby rządzić samodzielnie. Nowy Ład ma odbudować utracone zaufanie wyborców m.in. z powodu błędnych decyzji w czasie pandemii. Równocześnie PiS liczy na rozpad Platformy Obywatelskiej. Największym przegranym nowych wyborów byłaby na zapewne Platforma Obywatelska czy też Koalicja Obywatelska, ponieważ widać wyraźnie, że ugrupowanie to zaczyna pikować w sondażach. Zaznacza politolog dr Łukasz Stach. Jedno z ostatnich badań daje partii Borysa Budki zaledwie 12% głosów. Szef klubu parlamentarnego KO Cezary Tomczyk zapewnia jednak, że partia jest gotowa do wyborów. Musimy być gotowi zarówno do wyborów w Sejmie, jak i w Senacie. Platforma straciła poparcie po tym, gdy nie zagłosowała za ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy. Według sondaży do Sejmu nie weszłoby Polskie Stronnictwo Ludowe, które w ostatnim czasie jest wspierane przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ludowcy nie wierzą, że dojdzie do wcześniejszych wyborów. Ten system powiązań w agencjach, agendach i spółkach Skarbu Państwa pomiędzy członkami tych partii jest tak silny, że po prostu będą się obawiali, by to wszystko stracić. Na pozycję lidera opozycji wysunęła się Polska 2050. Poparcie wzrosło także Lewicy, która wspólnie z partią rządzącą zagłosowała za ratyfikacją. Teraz lewica przekonuje, że to dzięki niej unijne środki trafią m.in. do szpitali powiatowych. Środki będą wydatkowane do 2027 roku, także również przez przyszły rząd, oby to był rząd złożony m.in. z parlamentarzystów i parlamentarzystek lewicy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapewniają, że chcą rządzić do końca kadencji. Wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy wyrażają wolę wspólnej pracy, naszego programu i na tym się skupiamy. Zgodnie z konstytucyjnym terminem najbliższe wybory parlamentarne powinno odbyć się w 2023 roku. Narasta konflikt w Platformie Obywatelskiej. Z partii zostali wyrzuceni posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski. Według medialnych doniesień to sygnał ostrzegawczy skierowany w stronę wszystkich wewnętrznych krytyków kierownictwa partii.
I zmieniamy temat. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że produkt krajowy brutto w pierwszym kwartale tego roku był niższy o 1,2% rok do roku. Inflacja w kwietniu wyniosła 4,3% rok do roku. Według ekspertów następne kwartały będą już upływać pod znakiem wzrostu gospodarczego. W pierwszym kwartale tego roku polska gospodarka zanotowała spadek, szacuje Główny Urząd Statystyczny. Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w pierwszym kwartale 2021 roku zmniejszył się realnie o 1,2% rok do roku wobec wzrostu o 2% w analogicznym okresie 2020 roku. Jednocześnie GUS wskazuje na wzrost inflacji. W kwietniu ceny wzrosły rok do roku o 4,3%. To wysoki wzrost, uważa ekonomista profesor Tomasz Rachwał. W normalnych warunkach Rada Polityki Pieniężnej chyba nie miałaby wątpliwości, podnosiłaby stopy procentowe i starała się coś z tym zrobić. Ale proszę pamiętać, że mamy sytuację nadzwyczajną, bo mamy pandemię i mamy recesję gospodarczą. Spadek PKB jest lepszy niż oczekiwano, zauważa wicepremier Jarosław Gowin. Dobre wiadomości od rana, w tym roku uda się nam rozpędzić gospodarkę do stanu sprzed pandemii. Według Jakuba Rybackiego z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w kolejnych kwartałach PKB będzie tylko rosło. Obserwować będziemy szybkie odbicie wzrostu gospodarczego w kraju. Stopa wzrostu PKB w drugim kwartale przekroczy 9% z uwagi na wysoką kontrybucję eksportu netto oraz odbicie konsumpcji. Prognozy gospodarcze dla naszego kraju poprawiła już Komisja Europejska. W tym roku PKB urosnąć ma o 4%, zaś w przyszłym roku o 5,4%. Do wzrostu przyczynić ma się unijna pomoc z Funduszu Odbudowy. Środki trafią na inwestycje krajowe i regionalne, jednak prace nad ratyfikacją uruchamiającą fundusz przedłuża Senat. Ratyfikacja Funduszu Odbudowy została przez PiS-owski Sejm przeprowadzona w sposób ekspresowy. My to chcemy naprawić i przez najbliższe 2 tygodnie będziemy rozmawiać z Polakami. Mówi szef senackiego klubu Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. Senat pracę rozpocznie 27 maja, choć o szybką ratyfikację m.in. do marszałka Senatu. W styczniu apelowała Komisja Europejska. Zwłoka irytuje samorządowców. Związek Polskich Samorządów wystosował apel do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Prosimy grzecznie, ale też i stanowczo pana marszałka o to, żeby tych prac nie opóźniał. Muszę powiedzieć, że samorządowcy z całej Polski są bardzo zdziwieni i zaskoczeni tym, że pan marszałek tutaj jakąś politykę z tej sprawy robi. Mówi prezes Związku Polskich Samorządów Adam Ciszkowski. Prezes dodaje, że wszelkie wątpliwości do funduszu przedstawiono na konsultacjach społecznych. Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny wskazuje na znaczenie unijnych środków. Najlepszy program demograficzny, budowa mieszkań. Olbrzymie zmiany komunikacyjne, budowa nowych dróg, co dla każdego samorządu jest bardzo istotne, ale również zakup nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie chce komentować listu samorządowców. Na konferencji prasowej współpracownica marszałka uniemożliwiła zadanie tego pytania. Będzie pan zadowolony z finalnego planu ratyfikacji? Jest list otwarty do pana marszałka Grodzkiego, samorządy apelują o procedowanie, czy pan się wsłucha w ten list? Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel nie widzi powodów do przedłużania prac. Senat ma 30 dni na pracę. Tylko mówimy o ustawie, gdzie akurat przyspieszenie prac byłoby korzystne. O ustawie, która nie wymaga tak długiego namysłu. Od jutra wchodzi w życie kolejne luzowanie obostrzeń. Restauracje przyjmą klientów w ogródkach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Z połową obłożenia będzie można organizować m.in. plenerowe seanse filmowe. Na świeżym powietrzu nie będzie trzeba nosić maseczek. Senat nie poparł kandydatury posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. To już czwarty bezskuteczny wybór zastępcy Adama Bodnara. Teraz cała procedura wyboru rusza od nowa. Sejm wybrał Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich 15 kwietnia. W głosowaniu przepadli kandydaci opozycji, prawnik Sławomir Patyra i działacz społeczny Piotr Ikonowicz.
By jednak Bartłomiej Wróblewski mógł objąć urząd rzecznika, musi uzyskać akceptację Senatu, ale Izba Wyższa nie wyraziła zgody na kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. W głosowaniu wzięło udział 99 senatorów. Za kandydaturą Wróblewskiego zagłosowało 48, 49 było przeciw, dwoje wstrzymało się od głosu. Że Senat nie wyraził zgody na powołanie pana posła Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednym z powodów, dla których kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich nie otrzymał poparcia Senatu, była jego przynależność do Prawa i Sprawiedliwości. Opozycji nie podobały się też konserwatywne poglądy posła Wróblewskiego. Był on autorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego rozszerzającego ochronę życia dzieci poczętych. Pańska kandydatura to policzek dla kobiet. Policzek dla ich wolności wyboru. Mówiła wicemarszałek Senatu z Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka. Poseł Wróblewski przekonywał z kolei, że jego wniosek i postawa wynika z troski o dobro ludzi, także jeszcze nienarodzonych. W Polsce ginęło 1000 dzieci chorych i niepełnosprawnych. One też miały prawa konstytucyjne. I one były osobami spośród najsłabszych, najsłabszymi. Bo po pierwsze dzieci, po drugie nienarodzone, po trzecie niepełnosprawne. I choć przeciwnikiem tzw. aborcji eugenicznej jest Jan Filip Libicki, to w głosowaniu nie poparł Bartłomieja Wróblewskiego. Wstrzymał się od głosu, pomimo że wcześniej deklarował poparcie dla posła. Jedynym plusem w wyborze pana Wróblewskiego byłby sukces polityczny Prawa i Sprawiedliwości. A ja jako senator opozycyjny nie mam obowiązku i nawet nie chcę przyczyniać się do sukcesów politycznych Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie od głosu wstrzymała się senator Lidia Staroń, której nazwisko pojawia się przy okazji spekulacji nad nowym kandydatem na RPO. Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy, senator Staroń raczej nie będzie ubiegała się o urząd rzecznika. Nie sądzę, bo to skutkowałoby koniecznością wyborów przyspieszonych w Olsztynie. Zawirowaniami w Senacie, z całym szacunkiem dla aktywności pani senator. Pani senator jest osobą bardzo aktywną. Nie uważam, że to jest dobry pomysł, żeby doprowadzać do wyborów przyspieszonych. We wrześniu ubiegłego roku upłynęła kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. W związku, że nie został wybrany jego następca, Bodnar nadal pełni tę funkcję. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Adam Bodnar straci stanowisko 15 lipca. Do tego czasu powinien zostać wybrany nowy rzecznik. Będzie to trudne, pod uwagę branych jest kilka wariantów, mówi prawnik dr Piotr Żyłko. Pełniący obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich byłby wskazywany przez prezydenta, bądź przez marszałka Sejmu, bądź też jakby wskazywany przez ustępującego Rzecznika Praw jako jego zastępcy z ograniczonymi kompetencjami. Koalicja Obywatelska rozpoczyna negocjacje z pozostałymi ugrupowaniami opozycyjnymi w sprawie wyłonienia nowego kandydata. Dzisiaj rozpoczynamy konsultacje w sprawie wyłonienia kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, tak jak działo się to za każdym razem wtedy, kiedy nominat PiS-u przepadał w głosowaniu w Senacie. Jak informuje wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, jego formacja podejmie decyzję w sprawie kandydata na rzecznika po zarządzeniu przez marszałek Sejmu ponownej procedury wyboru. Zobaczymy, jakie będą decyzje. Dopiero wczoraj zakończyła się poprzednia procedura wyboru i jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby coś przesądzać. Parlament już czterokrotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara. W głosowaniach w Sejmie przepadli kandydaci opozycji, w Senacie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Rząd chce zachęcić jak największą liczbę osób do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Dziś ruszyła największa profrekwencyjna kampania zatytułowana Ostatnia Prosta. 3288 nowych zakażeń i 298 zgonów to dzisiejszy bilans zachorowań na koronawirusa. Przyspiesza także program szczepień. Od poniedziałku również zaczniemy przekazywać specjalne oferty samorządom i POZ-om. Oferty, dzięki którym wierzymy, że szczepienia w tych grupach najważniejszych, najbardziej potrzebujących, czyli wśród osób powyżej 60 roku życia, przyspieszą. W Polsce do tej pory wykonano 15 milionów szczepień. Tygodniowo szczepionych jest nawet 300 tysięcy osób. Liczę na to, że w ciągu najbliższych kilkunastu, najpóźniej kilkunastu tygodni
osiągniemy odporność zbiorową. Taką odporność, o której lekarze mówią, że wystarczy do ostatecznego pokonania epidemii. Przekonywał premier Mateusz Morawiecki. Ma w tym pomóc zaszczepienie jak największej liczby osób. Dlatego rząd przygotował specjalną kampanię Ostatnia Prosta. To największa w historii kampania profrekwencyjna, mówi pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień minister Michał Dworczyk. Największa i też jedna z najważniejszych, bo od niej będzie zależał nasz powrót do normalności. W kampanię włączyli się sportowcy. Po raz kolejny sportowa rodzina pokazuje, jak ważne jest, żeby się zaangażować w tak ważne właśnie akcje społeczne, które spowodują, że wrócimy do tej normalności. My jako sportowcy dajemy ten przykład. Chcemy się zaszczepić, chcemy być zdrowi i chcemy po prostu normalnie żyć. Dla nas sportowców jest to niezwykle ważne, żebyśmy mogli wrócić do aktywności fizycznej, do startów na zawodach z publicznością. Żebyśmy mogli sami czuć się bezpiecznie na arenach sportowych. To ważne także w czasie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. My również jesteśmy na Ostatniej Prostej. Również jesteśmy na kilka tygodni przed Igrzyskami Olimpijskimi. Daje nam wewnętrzny spokój i daje możliwość jak najlepszego przygotowania się do igrzysk, które już za kilka miesięcy. Priorytetem jest teraz dotarcie do jak największej liczby młodych ludzi. Ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę Ostatnia Prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Od poniedziałku rusza rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 osób w wieku 16 i 17 lat. Relacje wojskowe Polski i Litwy są bardzo bliskie, przyznali ministrowie obrony obu państw, którzy spotkali się w Warszawie. Polska i Litwa podzielają ocenę zagrożeń bezpieczeństwa w regionie i wspólnie chcą im przeciwdziałać. Łączy nas nie tylko historia, ale także wspólne wyzwanie bezpieczeństwa. Zarówno Polska, jak i Litwa wspólnie rozumieją zagrożenie bezpieczeństwa w regionie i środki ich przeciwdziałania. Minister obrony Litwy dodał, że Polska jest strategicznym partnerem jego kraju. Spotkanie szefów resortów odbyło się w ramach obrad drugiego posiedzenia Polsko-Litewskiej Rady Ministrów Obrony. Jesteśmy sąsiadami, podzielamy oceny dotyczące zagrożeń. Zagrożenia są wspólne i wspólnie też szukamy najlepszej odpowiedzi na te zagrożenia. Jesteśmy aktywni na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego, jesteśmy aktywni na forum Unii Europejskiej oraz relacje obustronne, wojskowe są bardzo bliskie. Powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ministrowie dyskutowali o zwiększeniu liczby wspólnych ćwiczeń wojsk operacyjnych oraz formacji terytorialnych. Rozmowa dotyczyła także rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej przy granicy polsko-litewskiej. Zaostrza się konflikt między Izraelem a Palestyną. Oba kraje prowadzą wzajemny ostrzał rakietowy. Polski resort spraw zagranicznych jest w kontakcie z rodakami przebywającymi na tych terenach. Izraelska artyleria kontynuuje ostrzeliwanie terytorium Strefy Gazy. Minionej nocy zwiększyła jego częstotliwość. Izrael skoncentrował też w pobliżu granicy znaczne siły wojsk lądowych. W odpowiedzi siły Hamasu wystrzeliwują kolejne rakiety. Około 90% wystrzelonych ze Strefy Gazy rakiet zostało przechwyconych i zniszczonych przez system obrony przeciwlotniczej, tak zwaną żelazną kopułę. Będziemy działać z pełną siłą przeciwko wrogom z zewnątrz i łamiącym prawo wewnątrz, aby przywrócić pokój w państwie Izraela. Mówił premier Izraela Benjamin Netanyahu. Od poniedziałku zginęło w Gazie co najmniej 119 osób, a 830 zostało rannych, podają palestyńscy medycy. Liczba ofiar śmiertelnych w Izraelu sięgnęła 8. Resort Spraw Zagranicznych monitoruje sytuację Polaków przebywających na tych terenach, informuje wiceminister Paweł Jabłoński. Sytuacja jest trudna, ale w tym momencie nie ma konieczności ewakuacji, a nasi obywatele przebywający w Izraelu i Palestynie nie zgłaszają ambasadzie chęci wyjazdu. Monitorujemy sytuację. MSZ, resort i ambasada Polski w Izraelu są w kontakcie z naszymi rodakami na miejscu. Zagraniczne linie lotnicze, a także Polski Lot informują, że podróże do Tel Awiwu zostały wstrzymane. Eskalacją konfliktu izraelsko-palestyńskiego zajmie się w najbliższą niedzielę Rada Bezpieczeństwa ONZ. Tą informacją kończymy. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.